Witam. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o prawie przyciągania. Prawo przyciągania jest naprawdę szerokim tematem, więc postanowiłem go podzielić na kilka odcinków. W tym odcinku skupimy się na tym, na samym mechanizmie, jak działa prawo przyciągania, bo samo zrozumienie mechanizmów, które rządzą prawem przyciągania, pozwoli Ci bardziej zutylizować je na swoją korzyść. Bardzo istotne jest, abyś przed tym odcinkiem wiedział i rozumiał, co to jest momentum i że wszystko jest energią i wszystko jest wibracją, bo bez tego będzie Ci bardzo trudno zrozumieć to, o czym dzisiaj będę mówił. Do zobaczenia za chwilę. Pa! Żeby prawo przyciągania można było zutylizować na swoją korzyść, żeby można było zaprząc je na swoją korzyść, to make it work for you, not against you, musisz najpierw zrozumieć dokładnie, jak działa prawo przyciągania, bo prawo przyciągania to nie jest ten Aladdin w tej lampie, że jak podszczesz lampę, Aladdin wychodzi i spełnia każde swoje życzenie. Prawa przyciągania, jak grawitacja, działa na Ciebie w każdej sekundzie. W każdej sekundzie, jak nie śpisz, jak jesteś świadomy, w każdej sekundzie, jak jesteś obudzony, w każdej sekundzie, jak aktywnie myślisz, jak aktywnie na czymś się skupiasz, w każdej sekundzie, jak emitujesz ten sygnał wibracyjny, który idzie w kosmos, w każdej tej sekundzie jesteś podmiotem, tudzież przedmiotem, nie bardzo pamiętam różnicę między tymi słowami, ale jesteś w tym chyba przypadku podmiotem, przedmiotem prawa przyciągania. I zrozumienie samego procesu pozwoli Ci bardziej uważnie, bardziej świadomie skorzystać z tych mechanizmów na swoją korzyść. Bo korzystasz z tych mechanizmów w każdej sekundzie swojego życia, czy chcesz, czy nie chcesz, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Prawo przyciągania jest tak silne i tak nierozłączne z naszym doświadczeniem tutaj fizycznym i tak nieodzowne, że wręcz udowodni Ci, że samo nie istnieje. Ale zacznijmy od początku. Momentum i prawo przyciągania są ze sobą tak nierozłączne, jak słońce i gorąco. Jak istnieje słońce, to istnieje gorąco. Jak istnieje gorąco, to musi być jego źródło, czyli słońce. Jeżeli coś ma momentum, jeżeli jakaś dana myśl nie ma momentum, nie praktykujesz jej, nie poświęcasz jej uwagi, ona nie ma momentum, ta myśl, ten temat nie ma prawa przyciągania. Znaczy prawo zawsze jest, bo prawo jest prawem. Ten temat nie ma siły przyciągania. I być może łatwiej mi to będzie wytłumaczyć na przykładzie. Ci, którzy byli na warsztatach, to już to słyszeli. Wyobraź sobie piękny ogród. Piękny ogród, w którym rosną piękne kwiaty, no ale jak to w każdym ogrodzie, gdzieś tam rosną chwasty. I teraz ty stoisz przed tym ogrodem. W jednej części tego ogrodu rosną chwasty, w drugiej części ogrodu rosną te pożądane rośliny, nie, kwiatki, słoneczniki, piękne słoneczniki rosną. Ty stoisz przed tym ogrodem i jesteś ogrodnikiem. Stoisz tam z piękną konewką. W konewce masz wodę, jak to w konewce, i stoisz tam i podlewasz ogród. I teraz pytanie jest,
W którą stronę skierujesz tą kanapkę? Czy zaczniesz podlewać chwasty? Czy zaczniesz podlewać słoneczniki? I te analogii, chwasty to są te rzeczy niechciane przez ciebie, to są te rzeczy, które istnieją w twojej rzeczywistości, istnieją w twoim doświadczeniu, ale nie są pożądane, nie dają ci satysfakcji, chciałbyś się ich pozbyć, a słonecznik to są twoje pragnienia. To jest to, co jest w twoim życiu i jest chciane, jest pożądane, jest satysfakcjonujące, lub to, co byś chciał, żeby było w twoim życiu, to twoje pragnienia. Konewka natomiast, konewka to jest twój umysł. Konewka, w sumie nawet nie konewka, woda w konewce to jest twój umysł. Bo ta konewka nie ma dna, w tej konewce zawsze jest woda i jak tylko się obudzisz, czy jak w każdej sekundzie, jak jesteś przytomny, jak nie śpisz, to konewka jest w tej pozycji i konewka podlewa. Konewka podlewa cały czas. Konewka podlewa w każdej sekundzie, jak jesteś obudzony. Ty, tej analogii, jesteś ogrodnikiem i ty decydujesz, co podlewasz. Czy podlewasz chwasty, czy podlewasz słoneczniki. Chwasty, słoneczniki. Chwasty, słoneczniki. Lub gdzieś po środku, pewnie jedno i drugie. Chwasty, słoneczniki. I to, ten wybór, ten wybór, ten wybór w każdej sekundzie, now, w każdym momencie, to jest jedyna, jedyna potęga teraźniejszości. I teraz, im bardziej podlewasz chwasty, tym chwasty stają się większe. Im bardziej podlewasz słoneczniki, tym słoneczniki stają się większe. I teraz, im większe chwasty lub im większe słoneczniki, tym większa siła grawitacji tych chwastów lub słoneczników, im większa siła przyciągania. Więc tutaj widzisz, to momentum i przyciąganie się ze sobą łączy. Jak chwasty są takie malutkie, to taka mała jest ich siła przyciągania. Jak słoneczniki są takie wielkie, że nawet nie widać chwastów, to taka jest ich siła przyciągania. Bo pamiętaj, że to ty decydujesz o tym, jak dużo są chwasty i jak dużo są słoneczniki. To ty decydujesz o tym, czemu poświęcasz uwagę. To ty decydujesz o tym, czy podlewasz chwasty, czy skupiasz się na negatywnych aspektach swojego życia, czy skupiasz się na negatywnych wydarzeniach z przeszłości w swoim życiu, lub to ty decydujesz, czy skupiasz się na pozytywnych aspektach swojej teraźniejszości, lub na pragnieniach, które chciałbyś się zrealizować w swoim życiu. I pamiętaj, im większe chwasty, tym większe prawo przyciągania. Chwastów. Nie prawo, przepraszam, nie prawo, siła. I większa siła przyciągania tych chwastów. I większa siła grawitacyjna, bo grawitację nam tak łatwo zrozumieć. Mamy Ziemię, wokół której krąży to srebrno. Księżyc, wokół której krąży Księżyc. I wszyscy wiemy i rozumiemy, że Księżyc jest w polu grawitacyjnym Ziemi i dlatego ją okrąża, a nie odlatuje sobie na wakacje co jakiś czas. Pamiętaj, że im większe momentum, negatywne lub pozytywne, tym większa siła grawitacji tego momentum, tym większa siła przyciągania podobnych, i tutaj mechanizm numer dwa, wibracji. Więc jeżeli skupiasz się na negatywnym momentum, na negatywnych aspektach swojego życia, jeżeli martwisz się o przyszłość, jeżeli rozczulasz się nad przeszłością, na jej negatywnych aspektach, budujesz silne momentum, silne negatywne momentum w swoim życiu, i to momentum jest, ta siła grawitacyjna, to siła przyciągania tego momentum jest silna i ona przyciąga momentum na podobnej skali wibracyjnej. W drugą stronę, jeżeli skupisz się na pozytywnych aspektach swojego życia, skupisz się na pragnieniach
skupisz się na docenianiu tego, co masz, momentum tego, co masz, tego pozytywnego aspektu będzie większe i będziesz przyciągać doświadczenia na podobnej skali wibracyjnej. I tutaj zrozumienie wibracji jest bardzo istotne. Wszystko jest wibracją. Jak pamiętasz odcinka W3, wszystko jest energią, ale każda wibracja, każda cząstka w wszechświecie, ta cząstka energii jest tym, ten string, o którym ja mówiłem, wibruje na różnej częstotliwości. I tych częstotliwości ta skala według mnie jest nieskończona, ale łatwo nam nawiązać częstotliwość wibracji do częstotliwości do emocji. Więc jak sobie wyobrażasz ten termometr, o którym mówiłem w odcinku W5, i twój inner being jest w absolutnej, najwyższej częstotliwości z możliwych, w tej wibracji absolutnej, bezwarunkowej, bezgranicznej miłości do ciebie i do wszystkiego, a ty jesteś gdzieś na tej wibracyjnej skali. I teraz, jeżeli skupiasz się na negatywnym momencie swojego życia, to ta wibracja jest niska. Załóżmy, że ona jest poniżej tego 0 stopni, trzymacie analogii termometru, więc przyciągasz do siebie doświadczenia z podobnej skali wibracyjnej. I adekwatnie dzieje się to na pozytywnych aspektach, na pozytywnej, wyższej wibracji. I tutaj istotne jest, żeby zrozumieć, że są to podobne skale wibracyjne, a nie takie same. To znaczy, jeżeli ja się martwię, że wyjdę z domu, będę miał wypadek samochodowy, to niekoniecznie znaczy to, że jak w końcu będę miał wypadek, to będzie on samochodowy. Na przykład, jeżeli na przykład się martwię o to, mam wręcz fobię, obsesję na punkcie, mam wręcz fobię, boję się na przykład przejazdów kolejowych, bo boję się, że będę przejeżdżał samochodem przez przejazd, to zdarzy się z pociągiem. Jeżeli ta myśl jest na tyle aktywna w tobie, poświęcasz jej dużo uwagi, podlewasz tą myśl tą konewką, ta myśl staje się większa, ta siła grawitacji staje się większa, ta siła przyciągania staje się większa i któregoś dnia możesz mieć wypadek. Ale niekoniecznie ten wypadek musi być kolejowy. Niekoniecznie ten scenariusz, którego się obawiałeś, musi się wydarzyć. Natomiast emocje, które ci towarzyszą przy tej manifestacji, będą bardzo podobne, zbieżne w tej samej w tym samym sąsiedztwie wibracyjnym do tego, o co się martwiłeś. Mam nadzieję, że to ma sens. Druga analogia, w drugą stronę, jeżeli moja ulubiona, bo ja lubię samochody, jeżeli na przykład marzy ci się czerwony Ferrari, a tak się zdarzy, że w jakimś konkursie wygrasz żółte Lamborghini Aventador, to nie będziesz rozczarowany, bo emocje, które ci będą towarzyszyć tej manifestacji będą bardzo zbieżne, bardzo podobne w sąsiedztwie wibracyjnym do tych emocji, których oczekiwałeś, marząc czy pragnąc o czerwonym Ferrari. Więc te manifestacje, te scenariusze nie zawsze muszą być identyczne, natomiast one zawsze muszą, bo na tym polega prawo przyciągania, będą na podobnej skali wibracyjnej, będą na podobnej skali emocjonalnej. I teraz, jak już wiemy, że momentum decyduje o sile grawitacji, sam proces przyciągania polega na dobraniu częstotliwości do siebie, nie. I jak już wiemy, skąd się bierze prawo, i jak już wiemy, skąd się bierze siła przyciągania, momentum buduje siłę przyciągania, decyduje o sile przyciągania, to teraz ta manifestacja, to realization, ta realizacja, manifestacja, tak, w naszej rzeczywistości
polega na niczym innym niż na doborze takich samych lub bardzo ciebie podobnych częstotliwości wibracji. To znaczy, jeżeli w danym temacie, pamiętaj, że wibracji masz tyle, ile masz tematów. Wibracji masz setki, tysiące, jak nie miliony. Najbardziej aktywne są te, którym ostatnio poświęciłeś uwagę, czyli najbardziej aktywne są te chwasty lub te słoneczniki, które ostatnio poddawałeś. Więc jeżeli masz na przykład w temacie pieniędzy, na przykład jesteś wibracyjnie, czujesz się, może to jest słowo zubożony, ale czujesz się, że mógłbyś zarabiać więcej, że byłoby fajnie, gdybyś miał więcej pieniędzy, ale masz ich tyle, bo tyle ich masz, więc powiedzmy, że jesteś gdzieś tutaj w skali wibracyjnej tego, co masz, ale tego, co chcesz, masz gdzieś tutaj. Wibracja tego, co chcesz, jest gdzieś tutaj. I ponieważ te wibracje są całkiem innym częstotliwości, one się po prostu rozmijają. Niemożliwe jest przyciągnięcie czy manifestacja w swojej rzeczywistości danej rzeczy, danego tematu, danego doświadczenia na tej wibracji, jak ty w tym temacie jesteś na tej wibracji. Więc prawo przyciągania nie robi nic innego, jak dobiera wibracje. I teraz jedyna rzecz, którą ty możesz zrobić, nie możesz zmienić wibracji tego swojego pragnienia. Ono jest tutaj, ono jest na takiej i takiej wibracji i tego nie możesz zmienić. Możesz tylko zmienić swoją wibrację. Czasami jedynym twoim wyjściem jest dopasowanie swojej wibracji do wibracji tej pożądanej manifestacji. Krótko mówiąc, jak chcesz być tu, to musisz tutaj wejść. Wejść na wyższą wibrację w danym temacie. Ta wibracja wyższa od ciebie nigdy nie zejdzie. Nigdy. Nigdy. Nie zejdzie, bo nie może zejść. Nie zejdzie, bo na przykład jak chcesz mieć milion złotych, to ten milion złotych jest tutaj wibracyjnie i on tutaj zawsze będzie. Tutaj wibracyjnie jest 2000 złotych miesięcznie i tutaj pewnie jesteś, skoro tyle zarabiasz. Mam nadzieję, że ma to sens. I tak działa. Tak działa mechanizm prawa przyciągania. I teraz jak ten mechanizm, jak już go rozumiesz, jak go zutylizować, jak sprawić, żeby ten mechanizm działał na moją korzyść, a nie przeciwko mnie, bo pamiętaj, że on działa w każdej sekundzie swojego życia. Wszystko to, co się wydarzyło w twoim życiu, jest efektem prawa przyciągania. Nikt inny, z wyjątkiem, gdy jesteś dzieckiem tam do około roku 10, nie decyduje o twojej wibracji. To ty i ty wyłącznie decydujesz o swojej wibracji, decydujesz, czy podlewasz chwasty, czy podlewasz słoneczniki. Pamiętaj, że to ty i ty wyłącznie, z wyjątkiem, kiedy jesteś dzieckiem tam do około roku 10, ty decydujesz o swojej wibracji. Ty i nikt inny nie jest w stanie narzucić ci wibracje. To ty decydujesz, czy podlewasz chwasty i przyciągasz do siebie te niepożądane, te złe doświadczenia, lub ty decydujesz, czy podlewasz słoneczniki i przyciągasz do siebie te pożądane i te dobre doświadczenia. Zło i dobro w cudzysłowie, bo zło i dobro tak naprawdę nie istnieje, ale to już temat na inny odcinek. I teraz, jak praktycznie podejść do prawa przyciągania? Aby skorzystać z prawa przyciągania, nie skorzystać, bo korzystasz tak czy inaczej, nie da się tego wyłączyć. Aby bardziej ukierunkować prawo przyciągania, tak żeby było więcej słoneczników w twoim życiu, a mniej chwastów, musisz zrozumieć jeszcze jedną rzecz. Każda cząstka we wszechświecie, każdy ten string energii, każda, jest jak kij, który ma dwa końce. Na jednym końcu kija jest to pragnienie, to pożądanie czegoś chcianego, to satysfakcjonujące doświadczenie, a na drugim końcu kija jest brak,
tudzież nieobecność tego chcianego, satysfakcjonującego pragnienia. I teraz, i tutaj ludzie, większość ludzi popełnia największy błąd. Te dwa końce kija jest jak ten ogród. Pragnienie, chciana satysfakcja, jeden koniec kija, słonecznik, nieobecność, brak tego samego, chwast, drugi koniec kija. I teraz skupiając się na niewłaściwym końcu kija, skupiając się na tym końcu kija, gdzie jest brak, gdzie jest nieobecność tego podążanego, manifestujesz tą nieobecność. Krótko mówiąc, dostajesz to, co poświęcasz uwagę. Jak poświęcasz swoją uwagę na nieobecności twoich pragnień, to nieobecność tych pragnień się manifestuje w twojej rzeczywistości. Bo prawo przyciągania nie da się wyłączyć i ono zawsze tylko, jedyne co ono robi, to dobiera do siebie częstotliwość. Jak ten kij obrócimy sobie w tą stronę, to będzie przypominało ten termometr, tak? Tu jest twoje pragnienie na takiej wibracji, nieobecność tego pragnienia jest na takiej wibracji. I teraz na której częstotliwości wibracji się skupisz, taką wibrację będziesz przyciągał. I teraz, wiedząc o dwóch końcach kija, wizualizacje, afirmacje, dream boards, magic boxes, cokolwiek, co pozwala skupić ci się na twoich pragnieniach, staje się bardzo niebezpieczną grą. Bo bardzo łatwo, nieświadomie, skupić się na niewłaściwym końcu kija. I teraz, jak wiecie, niedawno obejrzałem ponownie film Secret. Nie czytałem książki, full disclosure, oglądałem film kilka razy teraz, ostatnio robiłem nawet notatki i chciałem ci powiedzieć, że Secret to nie jest sekret. Prawo przyciągania, całkiem sporo o prawie przyciągania znajdziesz już w Biblii 2000 lat temu. Więc sekret nie jest sekretem. Dwa, wizualizacje, dream board, afirmacje są niebezpiecznym narzędziem. W tym sensie, że możesz, skupiając się na tym, co chcesz, skupiając się na swoich słonecznikach, możesz w tym samym momencie, nieświadomie, niechcący podlewać chwasty. I dlatego dla większości ludzi prawo przyciągania po prostu nie działa. I jak zrozumiesz, że są dwa końce kija i nauczysz się skupiać się na tym właściwym końcu kija, twoje życie będzie po prostu wow. Nic bardziej nie oddaje tego procesu niż motto na mojej stronie. Get happy, stay happy and great things will come your way. O tym, jak skupić się na właściwym końcu kija, będzie w kolejnym odcinku. To tyle na tyle. Do zobaczenia. Pa!